Cześć, jestem dzisiaj gościem w domu u Angeliki i Wojtka. Siedzę w wyjątkowej przestrzeni. O tej przestrzeni chcę porozmawiać z naszymi bohaterami. Co więcej, Angelika sama zaprojektowała ten dom, bo jest architektem. Gratuluję domu, przepiękny. Dziękujemy bardzo. Jak długo tu mieszkacie? To już będzie rok. Okay. Dokładnie. To był stary dom, prawda? Tak, to była taka PRL-owska kostka w takim opuszczonym, że tak powiem, stanie. Zdecydowaliśmy się na odnowienie jej i zaaranżowanie tej przestrzeni na nasze potrzeby. Śliczny, nowoczesny dom, taki minimalistyczny. Jak ja podjechałem pod ten dom, to wyróżnia się po prostu tutaj w architekturze. Wnętrza są cudowne, minimalistyczny zen. Po prostu idealnie. Można tutaj odpoczywać. Skąd pomysł na takie wnętrza? Taka nasza wspólna droga do tych wnętrz tak naprawdę. Długa droga, ale tak, tak, jakoś dochodzimy, kompromisy zawieramy, dokładnie. Kłóciliście się przy urządzaniu domu? Kurczę, nie. Nie, ale kłócić nie, ale szukaliśmy wspólnego takiego mianownika, więc jakby Wojtek chciał ciepły klimat. Ja chciałem ciepło, bo całe życie mieszkałem w czarno-szaro-białych miejscach, stąd też to trochę drewno. Tak, u nas jakby to drewno, drewniane takie podłogi, kuchnia też drewniana. Ja jestem zakochany w tym salonie, bo muszę wam powiedzieć, ten salon to wyjątkowa przestrzeń, a najfajniejszą rzeczą w tym salonie to są wielkie okna i klimat tego wnętrza zmienia się w zależności od pór roku. Dzisiaj za oknami mamy przepiękną zimę i powiem wam szczerze, że wiecie czego brakuje tutaj, tylko żeby w kominku palił się ogień, jakiegoś takiego fajnego grzańca i można tutaj siedzieć, czytać albo nie robić po prostu nic, tylko odpoczywać. Minimalizm. Coś pięknego. Dobrze się czujecie w takiej przestrzeni? Tak, tak, jak najbardziej. Tak. Jak najbardziej. Tak. Nie lubimy jakby dużej ilości rzeczy. To widać. Dodatkowo mamy psa. Poza tym pies to uniemożliwia, tak? Chodzenie wszędzie czegokolwiek. Ale wiecie, podoba mi się też na przykład rozwiązanie ściany medialne, bo telewizor to w sumie obraz, prawda? Tak. Wszystkie przewody pochowane, stoi pod spodem komoda, cały sprzęt jest schowany. Miałem ten problem, zastanawiałem się, czy w ogóle jej pokazywać ten telewizor, czy nie, ale pokazałem już, wiedziałem, że nie będzie innego wyboru. Tak było. Mi się bardzo podoba kuchnia, szczególnie wyspa z tymi wyobleniami. Skąd taki pomysł? Barowo. Tak. Barowo. Wojtkowi zależało, żeby wyspa miała taki klimat barowy, stąd też hokery. A mi zależało na tym, żeby to była taka, nie było kantów, dzięki temu będzie tak opływowo, można będzie się przemieszczać. Ja jestem zakochany w roślinach, bo rzeczywiście macie ładnie dobrane rośliny. One tworzą klimat, szczególnie ta duża roślina, przy której siedzimy. Tak, ja nie znam nazwy, jak się nazywa? Oleander. Oleander, tak, ja znam tylko dwa, paprotka i strelica. W lecie stał na dworze przed wejściem, natomiast na sezon zimowy przenieśliśmy go tutaj i też troszeczkę dopełniło wnętrze. Tak, tak. Minimalizm to znaczy ukryte skrzydła drzwiowe. Dokładnie. Czyli nie widzimy skrzydeł drzwi. Tak, o to nam chodziło, głównie też z tego powodu, że nasz hol nie jest zbyt duży, więc nie chcieliśmy, żeby te drzwi jakoś tak się wyróżniały szczególnie, tylko żeby ładnie licowały się ze ścianą i żeby nie stanowiły jakby głównego aspektu, aczkolwiek żeby Bo są dwa rozwiązania, prawda? Albo skrzydło drzwiowe jest elementem wyposażenia, albo robimy je w taki sposób i montujemy w taki sposób, żeby ono po prostu było niewidoczne. Dokładnie. Bo inne rzeczy wtedy są ważniejsze. Na przykład meble. Kochani, ja siedzę w starym fotelu, który został odnowiony, a ten fotel, tak mówiąc kolokwialnie, robi robotę w tym salonie. On po prostu jest takim meblem, który przykuwa uwagę, ściąga wzrok, jest dodatkowo bardzo wygodny. Jaka historia jest z tym fotelem związana? Czy to fotel? Babci. Babci! Tak. Wiesz, że moja babcia miała identyczny? No pewnie nie w jednym polskim domu takie fotele były. Natomiast moja siostra, a właściwie jej chłopak zajmuje się odnawianiem właśnie starych foteli. Stąd też dostaliśmy taki prezent na ślub. Słuchajcie, stare meble mają duszę. One są też pięknie zaprojektowane. To jest taka sztuka użytkowa. Wystudiowane proporcje, wystudiowane kształty, bardzo dobre materiały. I jak ktoś kocha takie przedmioty, to potrafi je ożywić ponownie. I wielki, wielki szacunek, wielkie brawa dla szwagra, tak? Tak, przyszłego. No, szwagra. Tak, jeszcze nie szwagier. Okej, okay, kawał dobrej roboty, gratuluję. Jeszcze będziecie kończyć dom, prawda? Tak. Trochę pracy jeszcze zostało, ale używać, robicie to sami, czy macie zaprzyjaźnioną ekipę remontową?
Trochę się uczymy, trochę zaprzyjaźnionych ekip. Ale dużo sami. Dużo sami. Ja wam muszę powiedzieć, że ten dom jest niesamowity. Angelika i Wojtek stworzyli fantastyczną przestrzeń. Taka czysta, prosta, ale jest tutaj bardzo ciepło i jest tutaj mega elegancko. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. A was zapraszam do zwiedzenia jeszcze raz tego domu. Jeśli tak samo jak ja jesteście zakochani w tym wnętrzu, naciśnijcie lubię to, a nawet dwa razy lubię to. Zapraszam was również do subskrypcji naszego kanału.